powitać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Chciałbym też przywitać w imieniu marszałka Kosickiego, bo mam tą przyjemność być pierwszym zastępcą marszałka. Jak Państwo wiecie, z doniesień prasowych odpoczywa marszałek. Daj Boże, że drugi wynik, który był wczoraj, będzie negatywny. Pierwszy był negatywny, także duży optymizm, że wraca w czwartek do pracy. Ale w imieniu właśnie jego, w imieniu całego zarządu chciałbym bardzo serdecznie Państwa przywitać. Przywitać liderów województwa podlaskiego, którzy wysławiają województwo podlaskie swoją osobowością, swoim zaangażowaniem w pracy na rzecz naszego województwa, na rzecz drugiego człowieka, na rzecz dobra wspólnego. I za to bym chciał bardzo serdecznie Państwu pogratulować, bo jesteście swoistymi ambasadorami również naszego województwa, bo swoją karierą, swoją osobowością dużo wnosicie do tego województwa. Można powiedzieć całe serce, bo nie wyobrażam sobie, żebyście inaczej Państwo tego nie robili, bo jesteście entuzjastami, jesteście wolontariatem, który pracuje na rzecz naszego województwa, na rzecz naszego kraju, na rzecz najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I za to chciałem Państwu pogratulować i mieć nadzieję, pozostawać w nadziei, że będziecie nadal Państwo dobrze służyli drugiemu człowiekowi. Panie Józefie, bardzo serdecznie gratuluję. W imieniu województwa podlaskiego oznaczam Panią honorową zlepą. Bardzo dziękuję za wszystko, co Pan przewodniczący. Serdecznie dziękuję. Mistrzu kochany, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Za wszystko to, co Pan zrobił w Szelmencie, no na rzecz naszego serdecznie w imieniu marszałka, w imieniu województwa podlaskiego. Zaznaczam Panią honorową, Panu honorową. To zobowiązuję i będę się starał jeszcze lepiej promować Szelment i Urząd Marszałkowski. Serdecznie podziękować, nie spodziewałem się z takich wielkich zaszczytów i chciałbym, żebyście przekazali gorące podziękowanie Panu Marszałkowi, który jest bardzo pozytywnie nastawiony do sportu i no i po prostu to mnie zobowiązuje do tego, że będę chciał jeszcze bardziej promować Szelment, Urząd Marszałkowski. Dziękuję jeszcze raz za uhonorowanie mojej skromnej osoby. Dzięki bardzo i chciałbym, żebyście nie sprzedawali Szelmentu, tylko żeby się nasz Szelment rozwijał, bo jest dużo pracy włożone i w aleje, i w ekspozycje, a nie sugerować się tym, że zima była słaba, bo było bardzo słabo, z mrozem nie można było dośnieżyć. Ale mam nadzieję, że ta zima odrobi wszystko, bo był wysyp grzybów, a jak są grzyby, to i ostra zima. Odrobimy i będzie wszystko okej. Ponoć górale tak mówią, tak? Tak, tak, to jest prawda, że... A jak zima będzie, będzie tak jak było ostatnie lata, gdzie będzie pełno Litwinów, narciarzy przyjadą i będzie się to jakoś... Ale to zawsze jest tak, że bez Waszej pomocy nie ma uprawiania sportu, dlatego prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego zdjęcia. Tak? Dziękuję. Dla kapituły. Bardzo dziękuję. Ja to tak samo chciałam powiedzieć, że właśnie jestem jedyną kobietą odznaczoną i dla mnie to jest bardzo miłe, ponieważ mogę reprezentować wszystkie kobiety, akurat pielęgniarki, które reprezentuję. Pracując na rzecz służby zdrowia, tutaj powiedziałam. Generalnie przyłączam się do gratulacji wszystkich uhonorowanych i oczywiście dziękuję panu marszałkowi i życzę zdrowia oczywiście również panu marszałkowi, który jest dzisiaj, nie mógł uczestniczyć. I tak jak Wojtek powiedział, no, to będzie nas zobowiązywało do tego, żebyśmy jeszcze
a więcej energii z siebie wykrzesali i kontynuowali naszą działalność taką poza zawodową. Tak, to proszę, też. Ale tam, gdzie trzeba mieć serce lwa, tak jak pan Wojciech, to trzeba być, nie? To trzeba walczyć. Tak? I wtedy trzeba. I o Szelment, i o całe województwo. Tak jest. Dobra. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.